Orkan Barbara szaleje na Dolnym Śląsku. Porywy wiatru dochodziły do 25 metrów na sekundę. Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu nowej obwodnicy. Każda budowa drogi budzi konflikty. 1000 wolontariuszy weźmie udział w finale orkiestry. Wiemy już na pewno, że tylu będzie wolontariuszy. Patrycja Nawrocka, witam Państwa i zapraszam na informacje Echo 24. Orkan Barbara już nad Polską. Od wczoraj meteorolodzy w całym kraju ostrzegają przed silnym wiatrem o prędkości nawet 110 km na godzinę. Na baczności powinni mieć się przede wszystkim kierowcy. Więcej o zagrożeniach, jakie przywiała ze sobą Barbara, Marta Laburda. Boże Narodzenie już za nami, ale w tym roku świąteczna atmosfera została rozwiana wyjątkowo szybko. Mamy silny wyż nad zachodnią Europą, niż nad północno-zachodnią Rosją. Duży gradient ciśnienia, do tego dochodzi jeszcze taki jeden płytki ośrodek niżowy nad krajami nadbałtyckimi. Także nad Dolnym Śląskiem tutaj porywy wiatru dochodziły do 25 metrów na sekundę, pomijając śnieżkę, która przekraczała 140 km na godzinę. Silny wiatr najbardziej odczuwają mieszkańcy północnej części Polski. Ale Barbarę dziś przywiało także nad Wrocław. Na alarm biją strażacy, którzy na Dolnym Śląsku interweniowali już ponad 40 razy. Apelujemy, aby jeżeli nie mamy takiej potrzeby, nie wychodzić na zewnątrz. Pozostać w domu, zamknąć wszystkie okna, zwrócić uwagę na te przedmioty, które znajdują się luźne na balkonach czy na parapetach zewnętrznych, żeby nie porwał ich wiatr. I tutaj szczególnie apelujemy do kierowców, aby nie parkowali pod drzewami, nie chowajmy się pod słupami energetycznymi, bo to jest dla nas niebezpieczeństwo. Silny wiatr jest też sporym zagrożeniem dla kierowców. Wyjeżdżając z obszarów leśnych albo obszarów zabudowanych na otwarte tereny, będziemy mogli zaobserwować boczny podmuch na pojazdach. To może wpłynąć na chwilową utratę panowania nad pojazdem, dlatego warto jest, zbliżając się do takiego właśnie momentu, zwolnić troszeczkę. Dziś w okolicach Cieszyc silny wiatr zepchnął samochód na drugi pas. Kierowca uderzył w auto jadące z naprzeciwka. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Dla Echo 24 Marta Laburda. Wciąż nie wiadomo, którędy zostanie poprowadzony południowy odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia. Do 5 stycznia potrwają konsultacje w sprawie czwartego wariantu przebiegu tej drogi. Więcej szczegółów Arkadiusz Skarbowski. To już czwarta propozycja przebiegu południowego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. Szczegóły tego wariantu zostały przedstawione w ubiegłym tygodniu podczas konsultacji społecznych w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego. Każda budowa drogi budzi konflikty. W związku z powyższym tu analizowane są cztery korytarze komunikacyjne, spośród których każdy będzie w jakimś stopniu korytarzem konfliktowym. To do organu rozstrzygającego w postępowaniu administracyjnym należy podjęcie decyzji, który jego zdaniem z korytarzy będzie najkorzystniejszy. My opracowujemy ten, który jest najbardziej zbliżony do autostrady A4. Na spotkaniu obecni też byli mieszkańcy Wrocławia, Wysokiej oraz miejscowości Ślędza. Ci ostatni uważają, że droga powinna przebiegać zgodnie z planami sprzed kilku lat. Ponieważ jestem mieszkanką Ślędzy, chciałabym, żeby obwodnica nie przechodziła w pobliżu miejscowości Ślędza, tylko oddalona od miejscowości Ślędzy, ponieważ dużo mieszkańców się wybudowało w okolicy i mamy utrudniony wyjazd. Mieszkańcom Ślędzy nie odpowiada wariant, w którym to droga przesuwana jest bliżej ich miejscowości. Mieszkańcy Wysokiej, obwodnica jak była zaplanowana parę lat temu, to mieszkańcy Wysokiej już wiedzieli, że tam będzie obwodnica. A zatem budując się i zamieszkując w tym terenie, byli świadomi tego, że będą mieszkali w pobliżu obwodnicy. Innego zdania są mieszkańcy Wysokiej. Kiedy się tutaj wprowadzaliśmy, było coś takiego mówione, że będzie droga, ale niekoniecznie obwodnica taka duża. Więc na chwilę obecną no, czasami czujemy się troszeczkę tacy no, oszukani przez władzę, że będzie taka duża droga tutaj pod oknami. Konsultacje społeczne potrwają do 5 stycznia 2017 roku. Każdy będzie mógł wyrazić swoje uwagi związane z przedmiotem inwestycji za pośrednictwem wypełnionego wniosku konsultacyjnego i przekazaniem go pocztą elektroniczną na adres biuro@apropol.pl. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.
15 stycznia, wielki finał 25. już edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku we Wrocławiu przy orkiestrze pomagać będzie około 1000 wolontariuszy. Na czym polega ich praca i kto może zostać wolontariuszem, dowiadywała się dziś Beata Nowak. Jak co roku, tuż po świętach zbliża się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będzie to już 25. odsłona tego wydarzenia, które także we Wrocławiu nie może pozostać niezauważone. Tegoroczna orkiestra zacznie się we Wrocławiu występem, festiwalem jazzowym, który będzie 8 stycznia. Gorąco zapraszamy do impartu. Tydzień później, piątek, sobota, niedziela, zaczynamy koncertami w różnych wrocławskich klubach, Stara Piwnica, Stary Klasztor i tradycyjnie od 12 na Nowym Targu koncert 25. finału Wielkiej Orkiestry. Wielki finał to tylko część akcji charytatywnej. Najważniejsze jest jednak to, co dzieje się tuż przed finałem, mianowicie zbiórka pieniędzy. Nie byłaby ona możliwa, gdyby nie pomoc wolontariuszy. Są to osoby, które własnowolnie poświęcają swój czas, aby pomóc. Wprawdzie pieniędzy za tę pracę nie dostają, ale otrzymują zapłatę w inny sposób. Uśmiech innych ludzi. To jest chyba najważniejsze, taka największa wartość, która pomaga nam przezwyciężyć ten mróz, który jest na dworze. Bo czasami zdarzały się takie finały, gdzie śniegu były po kolana i staliśmy i palce odmarzały. Ale potem jest takie, że przychodzi się do domu, ogląda się to wszystko w telewizji i uśmiechy tych dzieciaków albo oglądanie tych dzieci, to po prostu to tak najważniejsze. Teraz jeszcze pomagamy seniorom, więc jakby uśmiechy wszystkich ludzi to jest coś, czego nie da się opisać. We Wrocławiu w tym roku pomagać przy orkiestrze będzie około 1000 wolontariuszy. Aby zostać wolontariuszem, nie ma ograniczeń wiekowych. Jedynym warunkiem jest, aby osoby poniżej 16 roku życia poruszały się w towarzystwie opiekunów. W mieście jest 5 jednostek, w których można zgłosić chęć pomocy. Jedną z nich jest Związek Harcerzy Polskich. My zgłoszenia przyjmujemy już gdzieś od 2 października. Orientujemy się, ile nam będzie potrzeba ankiet, tylko dlatego, żeby nie marnować tych ankiet, nie zwracać powrotem pustych. W związku z tym, jak robimy zapotrzebowanie, to wiemy już na pewno, że tylu będzie wolontariuszy. Czyli już od początku października przymierzamy się do Wielkiej Orkiestry. Praca wolontariusza polega głównie na kwestowaniu, ale nie tylko. Niektórzy pomagają przy sprzedaży internetowej, organizacji wydarzeń lub pomagają przy finale. W tym roku rekrutacja na wolontariuszy została już zakończona, ale można już zapisywać się, aby dołączyć do grupy kwestujących w kolejnej edycji orkiestry. Beata Nowak, Echo 24. Skończył się okres świąteczny, który sprzyja większemu niż zazwyczaj ruchowi na drogach. Funkcjonariusze policji przez cały ten czas patrolowali drogi, aby jeździło się bezpieczniej. Do ilu wypadków doszło w trakcie Bożego Narodzenia oraz ilu pijanych kierowców zatrzymano, dowiedziała się Beata Nowak. W ciągu 3 dni świątecznych policjanci na drogach Dolnego Śląska odnotowali 10 wypadków. W wyniku tych zdarzeń 14 osób zostało rannych. Jest to mniej więcej tyle samo, co w roku ubiegłym. No i dużo mniej zdarzeń niż nieraz dochodzi na co dzień w dniach roboczych. Natomiast zdarzenie, wypadek pod Środą Śląską, który niestety nieszczęśliwie skończył się w skutkach, doprowadził do śmierci 2 kobiet, zarówno kierowcy, jak i pasażerki pojazdu. Tam z wstępnych ustaleń przeprowadzonych przez policjantów wynika, że przyczyną tego zdarzenia była nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze. Policjanci podczas działań świątecznych zatrzymali też 49 nietrzeźwych kierowców. 57-letni mężczyzna z Bielawy, kierowca autobusu, mając blisko 3,6 promila alkoholu w organizmie, jechał tym pojazdem. Zatrzymał się dopiero wtedy, kiedy wjechał autobusem w policyjny radiowóz. Tam funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę. O jego losie zadecyduje teraz sąd. Funkcjonariusze w ciągu tych 3 dni przeprowadzili też na terenie Dolnego Śląska łącznie ponad 2900 interwencji różnego rodzaju. Jest to o 600 interwencji więcej niż w roku ubiegłym. Zatrzymali też łącznie 130 sprawców różnego rodzaju przestępstw, a także 57 osób poszukiwanych. Działania policjantów na drogach ukierunkowane były głównie na sprawdzanie stanu trzeźwości kierowców, sprawdzanie prędkości, z jaką kierowcy przemieszczają się po drogach, a także sposobu przewożenia dzieci i czy kierowcy korzystają z pasów bezpieczeństwa. Policjanci kontrolowali też stan techniczny pojazdów.
Jak pokazują policyjne statystyki, nadal głównymi przyczynami wypadków jest nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze, a także brawura, nonszalancja i po prostu nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Wracamy do orkanu Barbara, który szaleje nad Dolnym Śląskiem. Porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 110 km na godzinę. Klaudia Nawrocka postanowiła na własnej skórze sprawdzić, jak jest niebezpieczny, zwłaszcza dla kierowców, może być orkan. Klaudio, gdzie się znajdujesz i czy orkan nadal jest niebezpieczny? Znajduję się na autostradzie. No i co tu ukrywać, Patrycjo? Mam wrażenie, że zaraz mnie stąd po prostu zwieje. Orkan Barbara, o którym wspomniałeś, taka jest profesjonalna nazwa wiatru, który szalał gdzieś w Polsce i na Dolnym Śląsku, spowodowany był różnicami ciśnienia. Nad zachodnią Europą unosił się silny wyż, natomiast nad północno-zachodnią Rosją silny niż. I właśnie te różnice ciśnienia spowodowały, że na Dolnym Śląsku, w całej Polsce szalał orkan Barbara. Teraz sytuacja się już trochę uspokoiła, wbrew pozorom. Wiatr dochodzi do, prędkość wiatru dochodzi do 20 metrów na sekundę, ale ostrzeżenia wciąż obowiązują. Policja wystosowała takie szczególne apele. Kierowcy, którzy wyjeżdżają z terenów zabudowanych, z terenów leśnych, tereny otwarte, muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Pamiętajcie, drodzy Państwo, aby trzymać kierownicę dwoma rękami, tak jak to jest zapisane w kodeksie drogowym. To jest bardzo istotne, a przykładem na to jest wypadek, do jakiego doszło w Cieszycach na drodze krajowej numer 8 na 103 kilometrze tej drogi, Wrocław-Kudowa. Jechał samochód Iveco, który niespodziewanie właśnie z powodu podmuchu wiatru został zepchnięty na przeciwległy pas, z którego nadjeżdżała Toyota. To spowodowało ogromny karambol. Na miejscu pojawił się śmigłowiec, który przetransportował kierowcę Toyoty do pobliskiego szpitala. Przetransportował go z bardzo silnymi obrażeniami. I to dla wszystkich Państwa powinna być lekcja, aby tą szczególną ostrożność zachować. Miejmy takie nadzieję, apele, podobne jak policja, wystosowała także, przepraszam jeszcze Patrycjo, dodam szybko o apelach, które wystosowała straż pożarna, aby zdjąć wszelkie przedmioty z parapetów, z balkonów, ponieważ one także stwarzają zagrożenie i nie stawajmy pod drzewami, drodzy Państwo, bo to także jest dla nas ogromne niebezpieczeństwo. No i właśnie, mamy zimę, pogoda iście jesienna, a z żywiołem, jakim jest wiatr, nie wygramy. Także o ostrożność bardzo Państwa proszę. Miejmy nadzieję, Klaudio, że noc upłynie bardzo spokojnie. Dziękuję za tą relację. To była Klaudia Nawrocka. Jeden mężczyzna zmarł w szpitalu, drugi po operacji walczy o życie. Do krwawych zajść doszło w jednym z mieszkań w Świebodzicach. W mieszkaniu nie było libacji, obaj zaatakowani nie przebywali tam długo. Co doprowadziło do ataku, jeszcze nie wiadomo. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. W wyniku zdarzenia, do jakiego doszło 25 grudnia, późnym wieczorem na terenie Świebodzic, nie żyje 32-letni mężczyzna, natomiast 42-latek z licznymi ranami kłutymi przebywa w szpitalu. W związku z tą sprawą zatrzymaliśmy 25-letniego mężczyznę oraz 24-letnią kobietę. W dniu dzisiejszym będą z nimi wykonywane czynności procesowe. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Świdnicy i po wykonaniu dalszych czynności będziemy udzielać w tej sprawie kolejnych informacji. Wykorzystywał seksualnie małoletnich poniżej 15 roku życia. Wrocławscy policjanci zatrzymali pedofila w miejscu jego zamieszkania. U niego w domu funkcjonariusze znaleźli nośniki elektryczne, na których znajdowało się kilkanaście tysięcy zdjęć i materiałów wideo przedstawiających twardą pornografię z udziałem dzieci, w tym materiał wykonany samodzielnie przez zatrzymanego. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego mieszkańca Wrocławia podejrzanego o wykorzystanie seksualne małoletnich poniżej 15 roku życia. Podczas przeszukiwania miejsca zamieszkania 29-latka funkcjonariusze zabezpieczyli komputer. Zgromadzone tam pliki zawierają kilkanaście tysięcy zdjęć i materiały wideo przedstawiające twardą pornografię z udziałem osób poniżej 15 roku życia. Wobec zatrzymanego zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
Za nami Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. Większość z nas spędziła ten czas z bliskimi przy suto zastawionym stole, a Sylwester już w sobotę. Sprawdziliśmy, co możemy zrobić, żeby szybko wrócić do formy i nabrać energii przed całonocną zabawą. Po świątecznym przejedzeniu wszystkim przyda się trochę ruchu. W sylwestrową noc każdy chce się czuć lekko, dlatego nie zawsze wskazane będą ciężkie ćwiczenia siłowe. Ja poleciłbym takie, ogólnie mówiąc, dynamiczne, czyli raczej nie mówiłbym o pójściu na siłownię i leżeniu na ławeczce i wyciskaniu i złapaniu zakwasów, tylko o czymś takim, co nas poderwie z fotela, da nam więcej energii i poprawi nasze samopoczucie, zachęci nas do większej aktywności. I wtedy Sylwester spędzony, ta noc, będzie na odpowiednim poziomie, wysokich obrotach i człowiek będzie zapamiętał może na długo wtedy. Jeśli ktoś ma jednak ochotę na coś więcej niż spacer, ciekawą alternatywą może być crossfit. Crossfit są to ciągłe, zmienne ruchy funkcjonalne na wysokiej intensywności, tak jak można było zauważyć na dzisiejszym naszym treningu. Także głównie na tym to polega, że nigdy nie możemy się nudzić. Zawsze jest coś innego, zawsze jest inny trening. Są to ruchy funkcjonalne, czyli takie, których używamy na co dzień w życiu. Prawidłowy przysiad, prawidłowe podniesienie ciężaru z ziemi. Często nie mamy czasu wybrać się na siłownię, a pogoda nie zawsze sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wtedy odpowiednie będą ćwiczenia, które możemy wykonać w domu. Ćwiczenia, przysiady, pompki, ćwiczenia właśnie z masą własnego ciała, burpee, których klubowicze tutaj nienawidzą, a pracuje przy nim całe ciało. Ćwiczenia typu brzuszki, typu falsidapy, czyli takie scyzoryki. I wszystkie te ćwiczenia, które wykonujemy na wysokiej intensywności. No na ciężarze własnego ciała, żeby nie zrobić sobie krzywdy bez instruktora, bez trenera. Najlepiej takie, no, które potrafimy wykonać prawidłowo, prawidłowe pompki, brzuszki, przysiady. Myślę, że głównie stabilizacja, trzymanie planka, na przykład deski w jednej linii. Albo nawet z butelką wody, podnoszenie takiego ciężaru. A czynności po prostu, które możemy wykonać w domu z naszym sprzętem lub mamy z dzieckiem i tak dalej. Także jest dużo zamienników do sztangi i do przyjścia tutaj, na pewno. Jest wiele możliwości na odzyskanie formy fizycznej i zgubienie kilku kalorii przed sylwestrową nocą. Wcale jednak nie muszą być rozwiązaniem doraźnym, a z postanowieniami noworocznymi nie musimy czekać do 1 stycznia. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i popełnienie licznych wykroczeń drogowych, w tym przekroczenie dozwolonej prędkości, również w terenie zabudowanym o prawie 100 km na godzinę, odpowie przed sądem mężczyzna zatrzymany po kilkuminutowym pościgu przez głogowskich policjantów. Przeprowadzone badanie kierowcy, który w terenie zabudowanym gnał 149 km na godzinę, a poza nim blisko 190, wykazało 1,4 promila alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a jego pojazd został odholowany na parking. W drugi dzień świąt około godziny 8 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Głogowskiej Komendy Powiatowej Policji na drodze krajowej nr 12 zauważyli zbliżający się z dużą prędkością samochód BMW. Pojazd nie zwalniając minął policyjny radiowóz. Okazało się, że kierowca BMW jechał 187 km na godzinę, przekraczając na danym odcinku drogi dozwoloną prędkość o 97 km na godzinę. Uciekając, mężczyzna wykonał szereg niebezpiecznych manewrów wyprzedzania innych pojazdów, w tym m.in. ciągnika siodłowego z naczepą w rejonie skrzyżowania. Po zatrzymaniu przez policjantów kierowcą BMW okazał się 34-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego. Funkcjonariusze ustalili, że był nietrzeźwy. Przeprowadzone badania wykazały u mężczyzny prawie 1,4 promila alkoholu w organizmie. Za czyny, których mężczyzna się dopuścił, będzie on teraz odpowiadał przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat oraz utrata uprawnień do kierowania. To wszystko w tych informacjach. Zapraszam na kolejne oraz na nasz portal internetowy www.echo24.tv. Do zobaczenia.